Stare Tychy, najstarsza część miasta. Znajduje się tu rynek z fontanną, na której miejscu był niegdyś niewielki staw. Za rynkiem, na niewielkim wzniesieniu, widać kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny. Pierwszy kościół, wybudowany około 1460 roku, znajdował się na skrzyżowaniu dzisiejszej ulicy Starokościelnej i Alei Bielskiej. Potem zbudowano, tym razem murowany, kościół na miejscu, na którym znajduje się do dzisiaj, przy ulicy księdza Konstantego Dobrota. W ciągu wieków był wielokrotnie przebudowywany. Kościół ten jest uznany za zabytek chroniony prawem. Obecnie obok kościoła spoczywają dawniej posługujący w tej parafii kapłani. Z prawej strony ich grobów stoi krzyż misyjny i wkomponowane w ścianę pamiątki misji z nagłówkiem „Ratuj duszę swoją”. Z drugiej strony replika figury Jezusa, błogosławiącego lud z podpisem „Żal mi ludu”. Figura jest odlana z brązu i waży około 3 ton. W miejscu, w którym dzisiaj jest wejście od strony rynku, znaleziono obrazy Drogi Krzyżowej. Niestety były one niekompletne. Reszta została domalowana na zamówienie. Obrazy wiszą w kościele do dziś. A więc teraz żegnamy kościół i powitajmy Szkołę Podstawową nr 1 imienia Rudolfa Zaręby. Liczy ona sobie ponad 200 lat. Szkoła, tak samo jak kościół, jest chroniona prawem. Na Starych Tychach jest też willa i wiele innych pomniejszych budynków. Koło odremontowanego muzeum znajduje się pomnik powstańca śląskiego. Nieco dalej, uwagę, zwraca browar, o którym pierwsze przekazy pochodzą z 1613 roku. Został on przejęty przez księcia Pszczyńskiego i wielokrotnie modernizowany.